Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. Dobrze. Mamy kolejny cel, czyli żeby mieć wojnę z jaćwingami. Wystarczy tylko zawalczyć z jeszcze jednym oddziałem jaćwingów i mamy oficjalnie drugie ujemne stosunki mieliśmy ze żmudzinami i teraz z jaćwingami. Dobrze. Więc mamy się z kim bić. Mamy w razie czego też co zdobywać. Jakie ziemie. Piękny oddział Księstwa Bałtyckiego, które istniało przez chwilę, teraz oficjalnie ziemi nie ma, ale zrobimy wszystko, żeby ponownie założyć własne królestwo, nie? Dobra, już się zbliżają pomału. Czekajcie chwilę, bo... Kurde, nie wiem, czy nie miałem drzazgi wbitej w palec, ale chyba nie. Dobra. Ale dostał. Dobrze. Ładnie. Rozgromieni. Oczywiście jeden żołnierz nam musiał zginąć. Teraz pytanie, jaki to żołnierz? Magnat. No nie wierzę w to. Nie wierzę, że to magnat. Dobra. Czy jaćwingowie mają z kimś wojnę? Prowokacje zakonu krzyżackiego, ale tak to nie mają z nikim wojny. O, proszę! Ale zniknął, niestety. Dobra, chodźmy sobie do kurtyzany stosunki poprawić. Dziękuję. 9 nowych przyszłych martwych javelinierów. Bo na pewno zginą, prędzej czy później. Kto tu w ogóle rządzi? Obczajcie to. Jarl Yusuf. To jest jakiś Mongoł, który doszedł do Duńczyków i teraz po prostu... Lul. O kurde, on ma 300 chłopa. To nie. No właśnie, on tu wyszedł. Nie no, to jest niebezpiecznie tak pogrywać. Ma prędkość. My mamy 4-0. Mimo, że... mamy orientację w terenie na czwórce aż. To bardzo wolno się przemieszczamy w sumie. No ależ cóż. Oj, oj, tego jaćwinga też nie chcę denerwować.
Oj, tych trzech razem wziętych być może też nie. Ech. O kurczę. Jeszcze. Oj, no nie. O nie, nie. Po co im kampania, jak nie mają z nikim wojny? To jest dla mnie najbardziej zadziwiające. Mongołowie i Mameluccy wchodzą w stan wojny. No to by się zgadzało, bo... Bo oni przecież się tu piorą cały czas ze sobą. Granada. Maroka już nie ma nawet, właśnie. Królestwo Nawary. To jest w ogóle... Zamek bez miast, bez wioski żadnej? Chyba jakoś tak to było. Nie ma żadnych wiosek, no właśnie. Zobaczcie. Lul. Dobra, idę do tych jaćwingów, bo tam coś jest nie tak z nimi. Tego już Muzina sobie wyminę i pójdę sobie... O, tu. Dokładnie. O, uciekł. Co on to w ogóle ma? Włócznik, topornik, jeździec, łucznik, harcownik. No. Łatwo zdobyć jakichkolwiek ziem nie będzie. Co ma? Mało ma. Okej. Okay. Będzie bitka przynajmniej jakaś ciekawa. Może ciekawa. Na bagnach! No to chodźmy. Piechurzy. Kawaleria troszkę bliżej niech sobie stanie. O. Zagrywki taktyczne, widzę, teraz tutaj się odbywają. Dobra, idę ich trochę sprowokować. Na szczęście nasz koń nie zwalnia pod wpływem większego obciążenia, więc na koniu będziemy tak samo szybcy, jak byliśmy. No i go nie zabiłem.
dobrze idzie. Tak to możemy się bić. Panowie. No, łucznicy jeszcze będą ich oszczeliwać, super. Wow. To było niebezpieczne, co zrobiłem. Mogłem się nadziać w każdej chwili. Dobra, po oszczepach. To co robi tamten dziad? Tu są typy jeszcze. Co za łopy? Nie, no to jest parodia bitwy. Wszyscy do ataku. Ale te NPC są takie tępe, bo oni się odwracają specjalnie do mnie, żeby się bronić przede mną. Ja ich od tyłu biorę i nie bronią się przed całą moją armią, więc... Słabe to jest z ich strony akurat. Ups. To kulawion, zajebiście. Teraz w tej zbroi jesteśmy kozaccy. Mało życia tracę w ogóle, zarąbiście. To oczywiście to nie znaczy, że jestem nieśmiertelny, no no. Po prostu nas jest trudniej przebić teraz. Ale taka broń dwuręczna, mimo wszystko, nadal mogłaby nam zrobić kuku. Taki topór ogromny, nie? 9 aż nam zginęło. Kto? Włócznik, arystokrata, magnat, javelinier. Dobra. No, będziesz jeńcem, bo... O! Tamten uciekł, tak? Nie, nie uciekł. To dobrze, że nie uciekł. Fajne łupy nawet dostaliśmy.
i od razu dużo poziomów, super. Walia i Prus, no nie, nie wierzę w to, że jeszcze Walia wypowiedziała wojnę Prusom, którzy nawet już ziem nie mają. Idę tutaj do Rygi, żeby sobie coś sprzedać. Przy okazji zajdziemy do kurtyzany. Widzę, że jest ten handlarz niewolników. To sobie go odwiedzimy. O kurde. No ale to jest dużo lepsze przecież. No, łupy były dobre, powiem wam. Dużo warte. To mi się podoba. Może tu będzie jakiś fajny turniej, gdzieś nam powiedzą. Nie, nie będzie. Spadamy stąd. Lecimy ponownie na tereny tutaj, te oto właśnie żmudzinów. Bunt ludności. O kurde. Król mnie gonił przez chwilę. Masz jakiś poziom? No masz poziom. Gościu, ligaj kisie. Ej, no ten jest dobry. Ten będzie mógł być niebawem lordem. Bo będzie miał wszystko tutaj, wiecie, uzupełnione. Lupeck nie jest pod oblężeniem. A był! Był szwedzki, jest niemiecki. O, widzicie. O, dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy. Dobra. Te morale są nawet. O kurde. Ile tu jest tych grupek? Tych. Szmudzinów. No chodźcie! Zawalczymy sobie w... O kurde. Teraz nie chodźcie. Dobra, królu, spadaj stąd, bo... To jest trochę jak zabawa z korsarzami w Warbandzie podstawowym. Że to była, że no tak stała się koło ich kryjówki i nie dawało się im do niej dojść, to w końcu atakowali. Tak samo oni mają z tym miastem jedynym, w sensie zamkiem. Ktoś... O kurde. Krusadersi oblegają ich cel. W sensie ci krzyżowcy. Krucjacanci, czy jak to tam się mówi. Uczestnicy krucjaty, kuźwa. No chodźcie tu, ludy. Typy. Tylko bez króla. Chodźcie sami. No i... O kurde, dobra, spadam stąd. Spadam stąd. Bo nie mam tyle morali teraz. Muszę sobie iść ją powiększyć. No fajny taki hełmik, ale ja wolę taki. To będzie mój. No dużo gorszy nie jest, 88 ma.
aż pancerza, więc... Więc właśnie, o. A, to jest do opancerzenia ciała, okej. No, ale nogi jeszcze będziemy mogli sobie popracować. Jakieś lepsze. Ale to w przyszłości. Prusowie dalej tutaj łażą. O kurde. Oni tam wszyscy siedzą, to najadź tam nie ten. O, i wojna z Prusami jeszcze, ulala. Oczywiście dopóki będą istnieć. Więc oficjalnie mamy teraz złe stosunki z każdym państwem bałtyckim. No taki był cel w sumie trochę. Na początku naszej gry i tak. Wow, mój koń dostał. Ostał. No, odbijają się od mojej zbroi, ej. Mój koń pada, a ode mnie się odbijają. No i super. O, ten mi trochę zadał obrażeń teraz. O, i koń też padł, super. Dobrze. O, na tego jednego nie będę gonił, bo to szkoda sensu. Czyli z Prusami też mamy teraz stosunki ujemne, tylko że problem w tym, że nawet nie wiem, gdzie są ci lordowie teraz pruscy, bo ich ziemie są totalnie już zajęte. No cóż. Norwegia i Szkocja. W sumie odwieczna wojna. Kurde, tam jest król, ja się boję tego króla tam. No, ale takie trzy grupki jakby zaatakowały, to byłoby spoko. Nie, dobra, tak nie będę robił, bo jak mi jeszcze wyskoczy ten król i tamci mnie dojadą, to będzie Lipton. Biega tu sporo tych, kurde, żmudzinów. No i znowu morale nam spadają. Muszę iść do dziewoi. Urodziwej. Jeszcze by się przydało do Witebska pójść. Bo tamże jest przecież... Nie! Nie najlepsza zbroja. Bishop Armor z wzmocnieniami. Jaka to jest zarąbista zbroja?
No to jednak nie najlepsza. To ja myślałem, że wiecie. Aż się musiałem napić. Ja myślałem, że to co mamy to jest już hit, a to jednak to jest dopiero hit. O kurde lebele. Tyle hajsiwa mieć to ja nie wiem. Jakiś turniej gdzieś? W Nowogrodzie niby, ale to... A, jeszcze mamy dużo dni, więc spokojnie. Aha, Litwini. Kurde, oni tu wszyscy siedzą. Co jest? Nie, dobra, słuchajcie, ja nie mogę sobie pozwolić na takie straty. Ja w tej chwili wyłączam grę i tego nie było. I tu się z wami żegnam. Przeczytujemy sobie trochę po prostu i tyle. Ja nie wiedziałem, że ja mam z Litwą wojnę. Ej, to dobra, to ja muszę teraz ten... uważać. Dobra, tu się żegnamy, widzimy się w kolejnym odcinku, także dzięki wielkie wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.